Jeżeli antena odbiera energię fal elektromagnetycznych przechodzących z pewnych kierunków lepiej niż z pozostałych kierunków, to nazywamy ją anteną kierunkową. Właściwości kierunkowymi charakteryzują się wszystkie testowane dzisiaj anteny, ale w różnym stopniu. Anteną bezkierunkową będzie antena jednoelementowa. Dla pojedynczego dipola współczynnik wzmocnienia wynosi 0 dB. Dla pojedynczego dipola charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej jest dwulistna. Ma kształt ósemki i przyjmuje się, że jest to charakterystyka niekierunkowa. Należy jednak pamiętać, że kierunek największego odbioru jest prostopadły do dipola i należy go tak ustawić, aby dipol był prostopadły do kierunku nadawania fali odbiorczej. Dla płaszczyzny pionowej charakterystyka promieniowania ma kształt koła. Jeżeli do samotnego dipola półfalowego dodamy dodatkowe elementy, np. reflektor, sprawi to, iż taka antena zacznie bardzo wyraźnie wykazywać właściwości kierunkowe. Promieniowanie wsteczne będzie występować, ale będzie ono znacznie słabsze niż promieniowanie w przód. Dyrektory, elementy bierne wyznaczają zawsze kierunek promieniowania. Od ich liczby, czyli od liczby elementów anteny, od reflektorów i dyrektorów oraz od ich wzajemnego układu, zależy kształt charakterystyki promieniowania anteny kierunkowej. Można przyjąć, że im większa liczba dyrektorów, tym charakterystyka kierunkowa anteny jest węższa. Producenci w swoich katalogach przy antenach niekierunkowych nie podają informacji o szerokości wiązki głównej. Informacja ta pojawia się dopiero przy antenie kierunkowej. Kolejną ważną cechą jest charakterystyka promieniowania. Możemy wyróżnić tutaj trzy charakterystyczne obszary. Główny listek to kierunek maksymalnego promieniowania anteny. Następnie mamy listki boczne, jest to element niepożądany. Oznaczony jest kolorem niebieskim. Kolejny element to listek wsteczny, jest to kolor zielony, również jest on niepożądany. Znajduje się od strony reflektora anteny i jest dowodem na to, iż antena odbiera falę również w jakiejś części od tyłu, co obniża jej odporność na zakłócenia w czasie odbioru. W opisie poszczególnych anten będziemy posługiwać się informacją, jaką antena posiada szerokość wiązki głównej, zwaną również kątem połowy mocy. I będziemy tę cechę wyrażać w stopniach. Im mniejszy kąt połowy mocy, tym bardziej skupiona na kierunku głównego promieniowania jest moc anteny, a tym samym zwiększa się jej kierunkowość. Dla polaryzacji pionowej i poziomej wartości te nieco się różnią. Drugą bardzo ważną cechą będzie zysk energetyczny anteny dla omawianych na filmie częstotliwości, czyli dla tych częstotliwości, które nas interesują dla naszych multiplexów. Zysk ten nie jest wartością stałą i zmienia się w zależności od kanału, na którym nadawany jest multiplex. Zysk kierunkowy zwykle wyraża się w decybelach. W przypadku odniesienia do anteny izotropowej wartości te oznacza się jako dBi, a do dipola półfalowego jako dBd. Producenci, jak sobie zobaczymy, różnie jednak to podają. Cech anten jest jeszcze sporo i nie będziemy się na nich wszystkich dzisiaj skupiać, bo film będzie dłuższy niż Titanic. Nasze domostwo znajduje się w południowej części Poznania, czerwona kropka, tak jak widzicie. I nadajnik, który obsługuje Poznań, to jest oczywiście Śrem. Multiplexy 1, 2, 3, 4, 5 i 8. Nas interesuje generalnie multiplex 5, czyli multiplex testowy DVB-T2, kanał 29, oraz multiplex 2, kanał 39, oraz multiplex 8, kanał 7. To wszystko nam leci ze Śremu. 30 km mamy nadajnik. W związku z tym, że problemy są z tym multiplexem 8 generalnie w Poznaniu, dosyć spore i to podejrzewam, że nie tylko w Poznaniu, nadawca zdecydował się doświetlać ten multiplex 8 z Uniwersytetu Ekonomicznego. Ja to nazywam Akademią Ekonomiczną, ale to jest Uniwersytet Ekonomiczny. Tam jest multiplex 8 doświetlany kanału 9. Kanał 9, czyli mamy kanał 7 ze Śremu i kanał 9 z Akademii Ekonomicznej i to są te same multiplexy, czyli multiplex 8. Na górnej części mapy możemy sobie zobaczyć, że dla Poznania mamy jeszcze nadajnik z Piątkowa. Nadajnik, który nadaje tylko i wyłącznie jeden multiplex, multiplex trzeci, czyli nasze przysłowiowe TVP. To jest telewizja regionalna i to jest nadajnik po prostu TVP, który sobie nadaje, on sobie żyje własnym życiem. I to mam potwierdzone poprzez korespondencję z emitelem, mam to generalnie potwierdzone. Także my tego nadajnika w ogóle nie uznajemy, ponieważ pomiary byłyby zawyżone. Dostaję dużo maili od Was i widzę duże zamieszanie, jeżeli chodzi o internet, o DVB-T2. Słuchajcie, moi drodzy, zmiana standardu, która nastąpi w tym roku niedługo, nie dotyczy anten w ogóle. W ogóle. Powtórzę po raz trzeci. W ogóle.
nie dotyczy anten. Dotyczy tylko odbiorników. Nie pytajcie mi się, jaka antena jest najlepsza do DVB-T2, bo to jest bzdura marketingowa po prostu, którą wciskają nam sprzedawcy od już jakiegoś czasu. Nie istnieje coś takiego jak antena dedykowana do DVB-T2. Dwa mierniki. To jest miernik Signal WS6980. Ponad 1300 zł kosztuje taki miernik, w zależności gdzie to kupujecie. A tu mamy dla porównania miernik, to wskaźnik, taki trochę gorszy. TM610, jedni mówią, że główienko, bo nowsza wersja jest gorsza, bo 600 była lepsza podobno, no to już zwał jak zwał. Niemniej jednak bardzo w zupełności wystarczające do pomiarów. No właśnie. Nie ma żadnych komplikacji. Pierwszy pacjent, antena typu krokodyl lub tridigit. Można również znaleźć opis w internetach, że to stuningowana antena Yagi UDA. Nasz testowany model odbiera pasmo UHF oraz VHF i jest to największa testowana dzisiaj antena. Bardzo chciałbym podać Wam jej szczegółowe parametry, jednak producent ich nie podaje. Z niewiadomych przyczyn. Nie mamy charakterystyki promieniowania, nie mamy zysku względem częstotliwości. Na jednej stronie deklarowane jest 16,5 dB dla UHF-u, na innej mamy już 11 dB. Na oficjalnej stronie FUBY z kolei dla UHF podane jest 16,5, ale to oczywiście jest tylko maksymalny zysk. Krokodyle mam przećwiczone, niestety te tanie chińskie egzemplarze dość często rozpadają się na wietrze, zbudowane są z kiepskiej jakości materiałów, a ich parametry nieraz wyssane są z palca. Obraz tanich krokodyli pozbawionych ekranów to dość częsty widok. Zwróćmy uwagę na pomiar rzeczywisty w kanale 39, MUX drugi. A w Wielkopolsce, akurat w Poznaniu, w tym wypadku jesteśmy konkretnie. Wartości są bardzo przyzwoite, można powiedzieć, krótko mówiąc, że antena bierze wszystko z kawałka drutu i nie ma żadnego problemu jakby z punktem odbiorczym. Okay. Nie mamy żadnych zakłóceń, wartość nośna jest bardzo przyzwoita. Zwracamy uwagę sobie na antenę. Antena prawdopodobnie już oczywiście była pokazywana. Wartość nośna PWR. 50. Liczymy sobie już tam w skrócie 50 dB. Dobrze, czyli mamy 50 dB wartość. Tak. A wartość, jaki to jest kanał teraz? To jest kanał 39. No i teraz sobie tutaj mamy dwie wartości szczegółowe. Poczekaj, Tomku. Czyli tak 50. Tak, na. I zróbmy sobie do wartości MER, bo będzie bardziej to wiarygodne w tym wypadku. Łamane na, czyli zróbmy sobie 50 na 30, na 33 w zaokrągleniu. Dobrze, 50 na 33. 50 na 33. To jest siła, to jest MER. Siła, dobra. Tak. Zero błędów. Nie ma żadnych problemów właściwie z odbiorem akurat. Okej. Okay. My tej anteny nie zakłócamy? W żaden sposób nie zakłócamy akurat. Okej, to lecimy teraz tak. MUX 5. Czyli skupmy się teraz. Częstotliwość 538. MUX 5 to jest kanał testowy DVB-T2. Tak. Nadawany od marca tego roku. Co my tu mamy? Wartość nośna pozostaje nam bezmienna. Jakby to samo promieniowanie. Czyli też 50 dB. Czyli 50 na PWR, na 30, tak? 50 na 30. Jest troszeczkę niższa wartość w MER-ze, co akurat w Poznaniu jest troszeczkę, ale jesteśmy powiedzmy w trudnym miejscu, bo jak zwrócimy uwagę za chwileczkę na kamerze, antena patrzy nam bezpośrednio w drzewo. Dodatkowo jesteśmy w dołku. Tak. Do wysokości nie wyżej niż... Tak, nie wyżej niż jezdnia. Niekoniecznie dobre. No niemniej jednak zawsze zwracamy na to uwagę, że jest pole jednorodne akurat w tym wypadku. Okay. Czyli to zostaje bez zmian. Przyjmujemy zasadę, że jest bardzo dobrze, byśmy mogli oczywiście ocenić sobie jeszcze inne MUX-y. Proszę zwrócić uwagę. Faktem jest, że możemy mieć tutaj promieniowanie z drugiej strony jeszcze z piątkowa, stąd takie idzie troszeczkę zwiększona wartość PWR. Mają te promieniowanie tylne umniejszone. Umniejszone, nie? Ale z uwagi jakby na miejsce, tak. Może być to z odbicia. Może być z odbicia, tak. Tak. Ale patrząc na kanał 28, który idzie wyjątkowo za śremu, w tym wypadku mamy 54 dB. No ale wiadomo jest, że czym wartość niższa, tym moc większa w tym
tym wypadku. MUX 8. Zróbmy dwie wartości. Wartość poznańską. Czyli to nam łapie teraz od tyłu, dziewiąty kanał. Od tyłu, tak, dokładnie. Mamy teraz pomiar od tyłu. Antena jest skierowana dupą do nadajnika. Tak, powiedzmy nawet bokiem. No, w trzech czwartek bokiem. O. Bo powiedzmy, że tam widzimy nadajnik akurat. Nadajnik będzie gdzieś w tamtym tam, kierunku. Będzie na wprost. Tam na wprost powiedzmy. Jest nadajnik, tak. A antena jest tak skierowana. Czyli... I co my mamy akurat? Generalnie rzecz biorąc, mamy prawidłowy odbiór, jeżeli chodzi o wartość już na telewizorze, jeżeli będziemy sobie to sprawdzać. Chociaż wartość BER nam zaczyna sobie stosunkowo delikatnie skakać. Podnosi się w górę. Podnosi się w górę, ale no. Powiedzmy, antena nie jest skierowana jakby w tym kierunku. A zobaczmy teraz. Siódmy kanał, który nas interesuje. Jeszcze tylko. O, właśnie tak. Siódmy kanał, proszę bardzo. My sobie te pomiary robiliśmy wcześniej już na tym mierniku. No. I zwróciliśmy uwagę tutaj na jeden kłopot, mianowicie, że chociaż nam się tutaj wtyczka teraz wysypała, także zaraz zobaczymy. I co chcemy powiedzieć? Nie mamy nic. Dlatego nic dla porównania zaraz zobaczymy, co się dzieje na innym zupełnie mierniku, żeby mieć pewność. Na MUX-ie 7, na multiplexie. Na MUX-ie 8, tak, kanał 7. 17.8 SNR. Wiem, te SNR-y mam wyczute, że jeżeli jest poniżej 20, to wiem, że jest problem z odbiorem w telewizorze. Ale zwróćmy uwagę na samonośną 32 dB i stąd ta nieprawidłowość w sterowaniu. Teoretycznie byłoby dobrze, żeby powiedzmy, że nominalnie sygnał będzie odbierany, ale jest to na granicy. Zobaczmy dla porównania, co się dzieje. I tu mamy ile? MUX 8. Będziemy mieli 19 i siła 32. Najbardziej relatywnym porównaniem będzie właśnie kanał 9, który nam z boku odbierał ten MUX 8. Tu powiedzmy, że prawidłowe wysterowanie do wartości, czyli 40 dB, czyli takie stricte minimum, daje nam wartość SNR do poziomu około 20 i to powoduje zero błędów, jak i na wejściu, tak i na wyjściu. I tu rzeczywiście na kanale 9 nie będzie żadnego problemu z odbiorem. Akurat na kanale 7 rzeczywiście ten kłopot w tym miejscu może być. Okej, Tomek, teraz tak. Jedziemy dalej. 538 MUX drugi. No, zjedźmy sobie jeszcze tutaj. 490 MHz od razu. Proszę zwrócić uwagę. 41 dB, wartość stosunkowo niska, ale SNR bardzo wysokie i już nominalnie takie, jakie powinny obowiązywać w przypadku takiego pomiaru. Tak, zupełnie na sucho z anteny pasywnej, bez żadnych dodatków. Pojedziemy sobie dalej. Kanał 27, który teoretycznie będzie jeszcze wyższy. Powinien być, tak. I tak też jest. Prawie 42,7 na 26. Pojedźmy sobie tak, na 538. Tutaj mój miernik pokazuje o 10 dB wyższą wartość SNR w stosunku do pozostałych multiplexów na DVB-T2. Tak. Jest mniejsza siła, więcej jest SNR-ów. Miernik ten wysterowany jest o 40 i czasami 40 osiągam bez najmniejszego problemu. Na DVB-T2, zobaczymy, poczekaj, oczywiście. Tak, 34 i 38. Zobaczymy, jaka. 34 38. Teraz 618 musimy porównać. Jesteśmy na 618, nie. Co chciałeś tam jeszcze dodać? To zobaczymy, jaka sytuacja będzie w ogóle przy innej antenie akurat, bo no, to będzie najbardziej, tutaj... najbardziej relatywne akurat. 618. Tu był problem z tą 618 w tym miejscu. No, ale proszę zobaczyć, akurat niska wartość nośna, a SNR-y bardzo pozytywne akurat. Tak, 34 na 25. 34 na 25 i już widać różnicę pomiędzy miernikami. Ten pokazuje na tym kanale wyższą siłę niż ten. Tu już jest porównane. Kolejny pacjent to antena logarytmiczna. Pierwszy model takiej anteny pojawił się już w roku 1957. Antena logarytmiczna składa się z szeregu kolejno rozmieszczonych grup dipoli, z której każda z grup zapewnia promieniowanie w określonym przedziale częstotliwości. W każdej grupie najdłuższe dipole spełniają rolę reflektorów, a krótsze dyrektorów. Dlatego w antenie logarytmicznej nie ma charakterystycznego dla większości anten naziemnych rozbudowanego ekranu znajdującego się w jej tylnej części. Antena logarytmiczna pracuje na znacznie szerszym paśmie częstotliwości niż antena Yagi-Uda i posiada płaską charakterystykę dla różnych kanałów nadawanych na różnych multiplexach. Zysk jest mniej więcej na tym samym poziomie.
Ze względu na swoją specyficzną budowę antena posiada impedancję 75 ohmów, dzięki temu nie potrzebuje w ogóle symetryzatora. Brak rozbudowanego ekranu jest plusem, ponieważ antena jest niska, oraz jednocześnie niestety minusem, ponieważ antena gorzej blokuje niepożądany sygnał od tyłu i od boku. Przyznam szczerze, że ta cecha raz mi pomaga, a raz przeszkadza, ale do tego tematu wrócimy innym razem. W katalogu producenta możemy znaleźć parametry, jakimi charakteryzuje się nasz testowany model. Kąt połowy mocy wynosi 60 oraz 50 stopni, odpowiednio dla polaryzacji pionowej i poziomej. MUX 8 na kanale 8 na mierniku, nie mamy nic, poczekaj. Teraz mamy DVB-T2, tak, w kanale 29. 37 na 34, powiedzmy. 37 na 34. 37 na 34. Okej. Okay. MUX 8, nieszczęsny. Tak. Ale wiecie, co makarony robią najlepsze, nie? Oprócz, wiadomo, makaronów. Mówiąc, oczywiście my bardzo chwalimy akurat, bo ja uwielbiam. MS-a. Tak. Jedziemy najpierw z boku, kanał 9, antena w ogóle nie jest kierunkowana akurat, proszę zwrócić uwagę, 46, bardzo wysoka wartość na 20 SNR-ów. Tylko MUX, pomimo, tak, jakbyśmy, to jest blisko, nie? Jakbyśmy, to jest... Tak, ale jakbyśmy skierowali tą antenę bezpośrednio na MUX-a, czyli obrócili ją mniej więcej o jakieś, no w tym wypadku nawet ponad 100 stopni, mhm, to rzeczywiście ta wartość by się zwiększyła i to niebotycznie akurat. To wrócimy wtedy szem. Oczywiście. Jedziemy na kanał 7. Kanał 7. Czyli to, co powinniśmy odbierać tutaj jakby nominalnie. Miernik od 16 dB wstaje, generalnie SNR, tak zauważyłem. Wartość jest bardzo niska. Akurat często było tak, po to te doświetlenia są w Poznaniu, że to, czego nie łapiemy bezpośrednio z frontu, ze śremu, będziemy łapali z tyłu i zachowywanie będzie bardzo prawidłowe. Niższe zyska. 26 na 29. Chcemy wartości jakie? 36 na 20. Na 20. 36 na 20, czyli też więcej niż dat, więcej wyszło niż dat 903. Tak jest. Wyszło więcej. Dobra, kanał jedziemy pomiar. I znów podobieństwo jak we wcześniejszym pomiarze, nie mamy nic tak naprawdę. Możemy powiedzieć, że nie mamy sygnału akurat ze śremu. To powiedzmy, my sobie go wyszukamy i zobaczymy, co jest. No nie ma. No akurat czułość tutaj jest zbyt niska, także wejdziemy sobie z powrotem. Poczekaj, a zróbmy sobie... Czyli tutaj nie mamy pomiaru w ogóle na logarytmie, na MUX-ie 8. Dobra? Ale proszę zwrócić uwagę, kanał 9 z doświetlenia. Tak. Mamy w pełni prawidłowe akurat. Tak, bez żadnych już problemów, a te kanały, okay, proszę bardzo. Co my tu mamy? Nagle. To nas czeka w przyszłym roku. Tak. To nas czeka w przyszłym roku, moi drodzy. Jest bardzo dobrze. Mhm. Co my tu mamy? 50 na... 50 na 32, powiedzmy. 50 na 32. 50 na 32. Na 32, czyli mamy troszeczkę większy mer, porównując z merem z 903. Ale to są takie wartości, można powiedzieć. Niuanse. Niuanse. Picze kłaki. Tu mamy wszystko prawidłowo. OK. I kanał 39. Tu było akurat z tym 39 problem wcześniej. A tu perfekt. 55. 55 na 33. 33. Dobra, 55 na 33. Czyli mamy troszkę większą siłę. Mer mamy taki sam jak na antenie na FUBie. Tak. Kolejny pacjent to antena siatkowa. Najogólniej opisując ten rodzaj anteny, można przyjąć, że jest to kilka anten typu Yagi Uda ułożonych piętrowo, połączonych synfazowo ze sobą, z jednym wspólnym reflektorem za sobą. Antena synfazowa z reflektorem płaskim, bo tak ta antena powinna się nazywać, możemy zajrzeć do opisu książki z 1997 roku i zobaczyć zależność zysku od częstotliwości na podanym przez autora wykresie. Na polskim rynku pojawiło się wiele firm produkujących anteny tego typu, nazywane szerokopasmowymi antenami telewizyjnymi. Konstrukcja, wymiarowanie wskazują, iż antena jest na zakres UHF, jednak producenci polscy podają, iż antena jest również przewidziana na zakres VHF. Od dipola otrzymałem charakterystykę promieniowania tej anteny. Producent jednak nie podaje wartości w stopniach. Opisuje ogólnie, że kąt połowy mocy jest po prostu szeroki.
Przeglądając katalogi zachodnich producentów, wszystkie sprzedawane przez nich anteny, potocznie nazywane siatką, przewidziane są tylko do odbioru w paśmie UHF. W katalogu np. MMS-e możemy zobaczyć, że anten siatkowych jest kilka rodzajów. W zależności od wersji wyposażone są od 2 do nawet 16 dipoli. Ja najczęściej te anteny demontuję, nie mam z nimi dużej praktyki w montażu, więc jednocześnie zachęcam osoby, które mają duże doświadczenie w tej kwestii, do podzielenia się tym w komentarzu. Dobra, teraz klasyk, antena siatkowa, która jest praktycznie na co drugim domu w Poznaniu. Domu, dachu. Mamy tutaj symetyzator. Antenę dostałem w prezencie od klienta, usłyszał, że będziemy robić testy. Mówi, panie, dam panu tą antenę, mnie tam potrzebne to, panie, leży w piwnicy. Tak. Bierz pan to w pizdu. Przekonajmy się, jaka jest sytuacja. No i jedziemy od końca w takim jedziemy, razie. Jedziemy, panie kochany. Ja sobie tak już podglądam po cichu, co się dzieje akurat. Dobrze, w związku z powyższym, tak. Siatka. 40 na 27, lecimy. 40 na 27, MUX. Chcecie tą herbatę na dach? Poprosimy. Nie, zejdziemy. Bo nie, bo zmarznie. 40 na 27. To pan Boże, tu staniecie. Co wy myślicie, że będziecie mi łazić smołą po chałupie? Gdzie po chałupie? No kurde, bez przesady. 40 na 27. Jaka smoła? Przecież jest... Nie mam go stosu. Dobrze, spokojnie. Jesteśmy, jesteśmy teraz na MUX-ie 5. Tak, 40 na 35. Zejdziemy, zejdziemy. Zejdziemy, no. 40 na 36. No. 30 na 36, powiedzmy, tak, bo ona się... 40 na 36, 40 na 36. Kurde, najlepszy wynik z wszystkich na razie. Ej, panie, nie kręć pan tym. Bo popsujesz pan. Jestem w zasięgu, kurde. Kurwa, panie, to nie jest, wiesz, stary Izol. Oczywiście, ta antena zachowuje się, no bym powiedział, idealnie wręcz, tak? 9 nie bierze, z uwagi na to, że po prostu nie jest skierowana w kierunku nadajnika, czyli po prostu nie ma nic akurat. Nie ma nic. I to jest trochę paradoks akurat, no jest nie? No paradoks. Jest dużo paradoksów, Tomek. Gdzie logarytm bierze nam wszystko, akurat i to przepięknie, a wręcz 9 zachowuje się idealnie. Fuba bierze nam, powiedzmy, pobocznie również, jakby z odbicia. A zobaczmy, co się dzieje. 7. Aha, no nie mamy nic. A dlaczego nie mamy nic? Zwróćmy uwagę jeszcze na symetryzator. 6,60, Tomaszu. 6,60. Przygotowałem się. Zgadzę, tak, zwarcie nie ma. No po prostu antena dołu. Przygotowałem się. 6,60. Antena dołu po prostu nie ciągnie w ogóle akurat. No ale słuchajcie, nie zapominajmy. No. Nie mamy tutaj jednej choinki. Dydola nie mamy jednego. Czujemy, że to jest... Ale co, na 3 dydolach nie pociągnie, panie? No kurczę. Panie! Nie jedna by tak chciała. A tutaj no, ale, inżynier to, ale, kurczę, nie, ten to nie... nie przewidział, że może być na przykład co najmniej 3? Widocznie coś musi być akurat, nie? Oj tam, antena panie. Jest niepełnowartościowa. Niepełnosprawna jest. Ej, Tomek, czujesz takie coś? Wchodzi facet do sklepu, mówi, dzień dobry, poproszę siatkę, a ty mu mówisz pakować siatkę? I chuj, mam siatkę w siatce. Dobra. Koniec. Jedziemy. Żartów. Jedziemy od końca. Na poważnie. Od końca, czyli co? 618, dobra? No napisy. Co my tu mamy? Aha, nie, napisy będą po filmie akurat, przepraszam. Nie ma, dobra. Nie ma sponsorów, nie ma napisów. No, właśnie. Co my tu mamy? 55 na 33. 55 na 33, no rewelacja. 55 na 33, 55 na 33. Pomiar jest identyczny jak wszędzie. Jak na antenie logarytmicznej i jak na antenie, słuchajcie, a nie. Tylko tu się nam potwierdza, tu trochę siła mniejsza na dacie. Dobra, lecimy, co my tu mamy teraz, Tomku? MUX. Teraz MUX 5. Drugi, przepraszam, piąty. MUX 5, piąty. DVB-T2. 52 na 32. 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 Tomek, największy pomiar generalnie jest na tym MUX-ie z wszystkich trzech anten, do które testowaliśmy informacyjnie. I MUX 8. No i zobaczmy, co mieliśmy przed chwileczką w takim razie. 9. Złapie 9? Nie złapie. Rzeczywiście ta antena nie łapie w ogóle dołu. Kolwiek byśmy nie spojrzeli, po prostu nie ma nic. No nie ma akurat. Nic, no. Czyli miernik ma jakiś poziom wejściowy i od którego tak jest, no niemniej jednak siatka, ta siatka po prostu nie działa akurat, nie? Na dole. My jej nie przesłaniamy, nie, bo to nie, jest... My nie promieniujemy niczym akurat. Tak chciałem dodać jeszcze dla naszych widzów, że my nie jesteśmy w laboratorium, nie? Jesteśmy po prostu na żywo. No, ale widać, nie? To nie jest, wiecie, to nie jest laboratorium, my nie robimy testów, nie jesteśmy producentami anten, także na spokojnie, nie? Nie wyzywajcie nas w komentarzach. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, po prostu no, widać, siatka do niczego się nie nadaje, nie? No szkodzi w ogóle, szkodzi wszystkiemu. A do noszenia ziemniaków, Tomek? To były takie prześwitujące... Takie moje babcie takie miały. O właśnie, tak.
jak się do składu chodziło, ale to nie każdy będzie wiedział, o co chodzi. Panie, a te stare siatki takie z tych takich grubych, izolowych rzeczy, te stare siatki takie, wiesz, no, tego wie, starego typu. Takie metalowe, jeszcze z aluminiowych. No. Ostatni pacjent, antena Dinowa. Co możemy wyczytać z opisu producenta? Antena charakteryzuje się minimalnym wpływem na estetykę otoczenia, idealna na fasady zabytków, obszary chronione i domy jednorodzinne, w tym balkony. Antena Dinowa to siedmioelementowa antena typu Yagi, wyprodukowana w technologii MicroStrip UHF oraz z drukowanym dipolem dla B3, czyli pasma VHF. Ulepszona charakterystyka promieniowania VHF. W przypadku trudnych warunków odbiorczych odbiór B3, czyli VHF, może zostać poprawiony poprzez wysunięcie anten teleskopowych. System BOSTECH automatycznie dostosowuje poziom odbieranego sygnału tak, aby poziom wyjściowy był zawsze optymalny. Jego nowy design z technologią T-Force czyni to inteligentne urządzenie jeszcze bardziej uniwersalnym. Tak prawdę mówiąc, tę antenę przećwiczyłem wielokrotnie i faktycznie z włączonym wzmacniaczem w gęstej zabudowie w miarę dobrze radzi sobie z pasmem UHF. Natomiast jeżeli chodzi o VHF, czyli nasz nieszczęsny MUX-8, już nie jest tak kolorowo. Boczne teleskopy VHF zachowują się tak jak typowy dipol półchwalowy. W katalogu producenta możemy również znaleźć załączoną kartę charakterystyki promieniowania dla pasma UHF po lewej stronie oraz dla pasma VHF po prawej. Jak to mówią, panelowa antena. Prawdopodobnie najlepsza antena na świecie. Najlepsza antena na świecie? A są w środku specjalne pszczoły, które tam przetwarzają sygnał na 4K? No, ależ oczywiście, nie? A czym karmisz? O, no widzisz, a ja wiem. Cukrem. Cukrem. Panie, co tu się dzieje? Pasywnie, bez zasilania, 39 kanał. Nie oszukujmy się, antena ma mały zysk energetyczny, dzięki czemu tylko 34 na 24. Czekaj, 34 na 64, 34. Jest mój marker. Dobra, tam następny. To jest to. Tu jest Dinowa. Dinowa. Ile tam mówisz, Tomek? MUX który? 34 na 24. Nie MUX 8, tylko MUX 2. Na 24. Czyli ma taki sam zysk, Tomek, jak antena... Jak antena Fuba. A jedna. Ale taki sam, identyczny, akurat. Rzeczywiście. Tu się... Rzeczywiście. Ale czekaj, tak. na moim mierniku, dobra. Tak. 34 na 24. Jedziemy dalej. MUX drugi. Tylko mówię, MUX piąty. MUX piąty. 34 na 30. No powiedzmy niech się na. Spokoi, niech się powiedzmy. Bo on chwilę potrzebuje, żeby się. Ale kto, że ja? A kurde, mnie ciągle kurde kręci. Nie, tu miernik. Aha, dobrze. 34 na 30. 34 na 30. 4 na 30, czyli mamy najgorszy wynik z wszystkich, jeżeli chodzi o MUX 5. Nic nie widać, nie dobra jest. Za to proszę bardzo. Z odbicia. Z odbicia, ale zwróćmy uwagę, tu mamy tyczki wystawione. I co one nam dają? To są te tyczki, to jest to takie główienko, co... Tak, to jest VHF-ka właśnie. W tych radiach z lat 90. takie tyczki były. I co się nagle okazuje? 48 na 26. Masakra, tak? Nie? No bo ciągnie z tyłu. Tak? I co daje? Rewelacyjny pomiar. No akurat. Zobaczmy z przodu. Przód? 30 na 17, ale z uwagi na to, że ten niski poziom tego VHF-u dociera tutaj ze śremu bardzo słabo akurat, dlatego ciągniemy sobie z tyłu. I to daje nam super efekt. 30 na 17. Bardzo podobny jest jak na Fubie. Ale słuchajcie, teraz zmieni... O kurde. Prądu daj, panie. Oświecenie jest na prąd. Ale słuchaj, w Katowicach nas też oglądają, no tak, że dodamy... No, zapewne. Być może. No. To słuchaj, dodamy sztrumu w takim razie. Kurwa, będzie dzwonić? No, a jak? Kurwa, jak w kościele. To... Jebni tam prądem. No to dobra. 12, bo więcej nie możemy, ale zróbmy tak. Co, o kurde. 20 chciałeś? Ja pierniczę. Spolisz antenę, człowieku. Okej, okay. No ale popatrzmy, co mamy. Siódmy. No, jakby nie patrzeć, nic więcej. PWR nam wzrosły do 50 na 19. To tak pokażemy oczywiście tylko czysto poglądowo.
Proszę bardzo, co mamy z boku? No, ale tyczki biorą nam jakby z automatu wszystko. 68 na 24. Ale nie, ten MUX 8 mnie interesuje. MUX 8 na kanale 9. Na 7. Na 7 mamy po prostu zwiększoną moc do 50 decybeli. 50 na 19 na zasilaczu, 50 na 19, czyli siła nam się zwiększyła, a niekoniecznie zwiększyły nam się SNR-y. Tak, ale weźmy pod uwagę, że nie bierzmy pod uwagę zupełnie kanału 7 jakby. Dobra. W tym pomiarze. Powinniśmy w tym miejscu brać kategorycznie tylko i wyłącznie kanał 9 z doświetlenia. Dla nas nominalnym punktem odbiorczym jest kanał 9 tak naprawdę, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. To teraz lecimy. Lecimy sobie od razu na kanał na 538. 40 tak. Będzie. Jebnie 40? Nie. Nie. Bo ta wartość nie jest zbyt wysoka akurat. Ale samym powerem podjechaliśmy sobie o tyle mocniej, że jakby samą wartość sygnału byśmy mogli sobie rozpropagować dalej, ewentualnie na dłuższy odcinek kabla. 24. No, powiedzmy. 64 na 23, za niski. No. 64 na 23. I ostatnie 67 na 22 na kanale 39. I słuchajcie, podsumowanie jakby tego całego spostrzeżenia, że to, że mamy antenę ze wzmacniaczem, to nie znaczy, że jest lepiej. Akurat proszę zwrócić uwagę, antena tania w postaci na przykład logarytmicznej anteny zachowuje się no, relatywnie najlepiej ze wszystkich akurat, tak? W tym miejscu akurat danym. Słuchajcie, ta antena kosztuje 300 na dzień dzisiejszy. No i jeszcze zasilacz, nie? Dedykowany. Plus do tego jeszcze dedykowany zasilacz, no to zrobi nam się oczywiście już prawie 400. Tak, jakbyśmy dedykowane skarpetki. Ale nie zapominajmy, że możemy oczywiście ją powiesić na balkonie jako układ kompaktowy, niewidoczny, ładnie, estetycznie. Estetycznie. Tak jest. Tam, gdzie mamy możliwość, kawał druta, no to... Jaki był ten ostatni pomiar? Na MUX-ie drugim, 22, 67 na 22. Tak. 67 na 22. Sprawdzimy twój miernik i kończymy zabawę. O kurczę. Teraz masz sygnały. Co tu, reklamy masz? Kurde, włączamy miernik, od razu reklama idzie. A czemu nie ma reklamy mojej firmy? Też zapodamy, jak będzie potrzeba. No to jedziemy, słuchajcie. Najpierw popatrzymy sobie z grubsza na wartości. O ludzie, teraz musi ktoś dzwonić, nie? I nam przeszkadzać akurat, nie? Ja mam telefon wyłączony na szczęście. Może coś ważnego, może wygrałeś, wiesz, antenę dinową w loterii. Odbierz może ty. Słuchajcie. Będziesz miał czym palić w piecu. Ja uważam tak, ściemnia się, a żona się denerwuje i mówi, kiedy wrócisz, no, tak? Znowu Mikołaj porwał Tomka i znowu coś od niego chce. Ja pierniczę, nie? A obiad potem 5 razy podgrzewany. My tylko tutaj, wiesz, porządnie rzeczy robimy, nic więcej. Po co obiad będziesz jadł? Wiedzą się nakarm. Kurczę, wystarczy, że miłością żyję. No właśnie. Od tylu lat. Będziesz jeść, będziesz gruby, jak będziesz jadł. Słuchajcie, weszliśmy sobie jeszcze w kanał 9. Właśnie ten boczny. To jest to, co nam zachowuje antena wręcz idealnie, jeżeli chodzi o wartości tych tyczek, które nam ściągają to wszystko z tyłu. Pasywnie, bez pasywnie niczego. Tak. Jest po prostu perfekt. 7. Nie ma nic. Nie ma nic, oczywiście, nie? Na pasywie, nie? Na pasywie. Natomiast zobaczmy teraz sobie, podjedźmy sobie jeszcze dalej. Ciach. Powiedzmy, wartości PWR jest niższy z uwagi na to, że po prostu, no wiadomo, ta antena jest mała. Poczekaj, ale 46 na 30. Ale 46 na 30. 46 na 30. 46 na 30. O, ja co nic nie widzę. I ta tablica cała mokra się zrobiła. Spociła się trochę. No i 39 kanał. 50 na 32. A ten poprzedni to jaki był? 29 MUX 5. Przepraszam. Czyli tu mam ile? Tu mam 50. 50 na 32. Czyli tak, 50 na 32. A tu mieliśmy, przepraszam, 46 na 33. Zastosujemy w takim razie. Zastosujemy sobie teraz zasilanie. 24 dałeś? Tak. No, do tej anteny możemy dać pomiędzy 12 a 24 V. No to dowalimy, kurde. A niech ma. Do pieca. 80 na 33. Kurwa, to przesterowane już. Siła przesterowana, nie? Przy antenie.
powiedzmy, ale jesteśmy przy samej antenie, no, także... Wiadomo. Kabel, gniazdka, rozdzielacz. Tak jest. Poka tam jeszcze, muszę wpisać wartości. Aha, no to proszę bardzo. 80 na 30, nawet 3. 80 na 33. 80 na... I to jest który? 39. 80 na 33. 80 na 33. 29. Tak. Ciach. 29. To co nas czeka w przyszłym roku? 76 na 30. 31. 31. No, troszeczkę nam oscyluje, że nam się zwiększa. Kanał 9 na wzmocnienie. Na 9 z odbicia, 70 na 33. Ja tak jest. Grubo. Proszę zwrócić uwagę. Jak nie pobieraliśmy sygnału, to pomimo, że zwiększyliśmy sobie wzmacniacz, to jest to, co ludzie często mylą akurat i mówią, kupię wzmacniacz, będzie dobrze. No nie będzie dobrze. Jeżeli, no inaczej mówiąc, wiadomo. Inaczej, tak, wzmacniacz jak... nie zastępuje nam zysku anteny. Dokładnie, prostu, tak jest. Jeżeli tego zysku nie ma... Zysk to jest zysk, a wzmocnienie to jest wzmocnienie. Ja... Nie? Poka. Co się dzieje na... Telewizor wziął ze sobą. Uwaga, co się dzieje na granicy, kurczę. Ale wiesz... Podgląd na żywo. Jesteśmy na live'ie. Na dachu o 19 godzinie przy 7 stopniach na dachu sobie telewizję oglądają. No, to czy to jest, kurczę, normalne? Panie Mikołaju. Panie Tomaszu. To nie do nas pytania. Jak się nastarałem, piękna tablica. Syn mnie po prostu zabije za nią. Mówi, gdzie ona jest. Ja się dowie, że ją mu ukradłem, no tak wziąłem. No. Słuchajcie, kierujcie się zdrowym rozsądkiem, szczególnie w miejscach, w gęstej zabudowie, gdzie jakby sam emitel jako dostawca sygnału doprowadził nas do sytuacji o tyle komfortowej, że możemy odbierać sygnał bez żadnych problemów w każdej sytuacji, bynajmniej w większości tego typu sytuacji. Ale są oczywiście miejsca, w których musimy kombinować. Nie każdy mieszka w mieście. I wtedy rzeczywiście robią się kłopoty akurat. Zdrowy rozsądek to jedno, intuicja to drugie, ale jeżeli klient dzwoni i pyta na odległość, panie, jaką antenę mam kupić, no to niestety pierwsze co, dobry instalator. Tak jak my jesteśmy tu dzisiaj, celem pokazania wam pewnego rodzaju miejsca i tego, że do tej pory akurat osoba, która, u której jesteśmy, nie mogła prawidłowo odbierać sygnału, miała ten kłopot, to niestety instalator jest rzeczą nieodzowną, ale instalator, który zna się na rzeczy, który dysponuje przede wszystkim sprzętem. Który ma chęć, Tomek. Który ma chęć i pomocy, przede wszystkim... Nie? Wyjaśnienia sytuacji w danym miejscu. O co chodzi? Posłuchajcie, zarobić można na wszystkim akurat, nie? Ale idea jest taka, żeby zrobić coś zgodnie ze sztuką, a nie tylko dla faktu, że ktoś chce zarobić za wszelką cenę akurat. Mm-hmm. Bo jeżeli ktoś się kieruje tylko i wyłącznie taką wartością, no to po prostu nie ma to w ogóle sensu. Jakkolwiek byśmy nie spojrzeli, przede wszystkim chęć. Każda sytuacja jest inna, każda instalacja jest inna. To, że robimy budynek po budynku przykładowo, to też nie ma reguły. W jednym miejscu będzie tak, obok będzie już zupełnie inaczej. Tu tak sami, nie? Na pytanie. Niektórzy przychodzą na sztukę, ale to się tyczy w większości jakby przypadków, gdzie korzystamy z jakiejkolwiek usługi. Akurat, czy to no, będzie w każdej branży, nie? Można powiedzmy, powiedzieć. Czy to będzie usługa gastronomiczna, czy techniczna, czy jakakolwiek inna. No niestety... Tak, nie kierujmy się tylko i wyłącznie niejednokrotnie też ceną, kierujmy się fachowością, kierujmy się doświadczeniem i chęcią człowieka, który chce naprawdę nieść pomoc, a nie tylko i wyłącznie przyjechać i po prostu odwalić sztukę. Przede wszystkim, czy dysponują jakimkolwiek sprzętem, dokładnie, żeby ewentualnie ocenić bądź wywnioskować, co z tych pomiarów wynika akurat, tak? To żeby to nie była sztuka. Nauczyć, nie? I żeby rozumieć, tak jak idziemy do mechanika z samochodem akurat i on podłącza nam komputer, stwierdza, co jest na rzeczy akurat, a nie szczela już tylko i wyłącznie, można powiedzieć, wyciągając śrubokręt i kręcąc nam silniku jakąkolwiek śrubą. Nie na tym sprawa polega. Musimy dysponować sprzętem. To jest podstawa w ogóle jakiegokolwiek podejścia. Na oko to co? Do lekarza. Na oko to do lekarza, rzeczywiście. Tak. Wieloletnia praktyka nakazuje mi, iż nadal będę upierać się, że najlepsza antena do odbioru wszystkiego po prostu nie istnieje. Natomiast są dedykowane anteny do odbioru konkretnego pasma. Oczywiście to nie znaczy, że te anteny nie odbierają innych częstotliwości w ogóle. Odbierają je oczywiście tylko słabiej. Nie ma anten na każde warunki i na każde miejsce. U jednego z Was jeden typ sprawdzi się lepiej, a u drugiego gorzej. Każda z testowanych anten ma swoje plusy i minusy. Jeżeli ktoś mnie pyta osobiście o najlepszą antenę naziemną, to ja często używam słowa to zależy.
Pod tym słowem kryje się mnóstwo czynników wpływających na ostateczny wybór anteny i staram się za każdym razem podejść do tego bardzo indywidualnie. Zapewne każdy z Was ma swoje ulubione typy anten, dlatego w przygotowaniu mam już kolejne wojny antenowe, tym razem w zupełnie innych warunkach terenowych. Tylko na szybciutko. A przeczytałem ostatnio, nie był multiplex, tylko multiplet. Tak byś miał dwa napletki, to masz multipleta wtedy. Wiesz to? To się po prostu nie dzieje. Multiplety. Na multiplecie. Przeplatania większych.